Dzień dobry, Piotr Karlewski, Super Auto, eksperci od finansowania samochodów. Dziś prezentuję Państwu nowy Renault Trafic w wersji Space Class. Na początek spójrzmy na stylistykę przedniej części nowego Trafica. W wersji Space Class wiele elementów chromowanych, a także świetne lampy LED-owe Renault LED Pure Vision. A poniżej światła przyciemnione w technologii LED-owej wykończone chromowanym dekorem. Z elementów praktycznych mamy przednie czujniki parkowania, a także radar dbający o Wasze bezpieczeństwo. Spójrzmy na stylistykę linii bocznej, a w niej przede wszystkim felgi aluminiowe 17 cali z polarowanymi rantami, a także lakierowane obudowy lusterek oraz listwy dolne charakterystyczne dla wersji Space Class. Elegancji w naszym prawie 5,5-metrowym busie dodają również ciemne tylne szyby. Na koniec jeszcze stylistyka tylnej części, a w niej przede wszystkim kamera cofania oraz pionowe tylne światła umiejscowione w słupkach. Również w wersji Space Class ciemna tylna szyba z wycieraczką. Z elementów praktycznych widzimy czujniki parkowania oraz polakierowany tylny zderzak. Sprawdźmy jeszcze przestrzeń bagażową. Mamy tu regularne kształty, a także schowek i lampkę zamontowane z lewej strony. Zwróćmy uwagę na miękką tylną półkę, dzięki której możemy przekształcić tylną kanapę naszego Trafica w pełnoprawną leżankę. Zapraszam do wnętrza. W prezentowanym modelu zamontowany jest dwulitrowy silnik diesla o mocy 170 koni mechanicznych, napędzający przednie koła dzięki przekładni dwusprzęgowej automatycznej EDC. W nowym Traficu mamy również nową kierownicę, którą znamy z innych osobowych modeli Renault. Posiada sterowanie komputerem pokładowym, tempomatem, a także sterowanie multimediami, jak zawsze w Renault, odbywa się dzięki pilotowi zamontowanemu na kolumnie kierowniczej. Przed kierowcą czytelne zegary z komputerem pokładowym, które pokazuje informacje danych podróży, asystentów, a także multimediów. W centralnym miejscu deski rozdzielczej zamontowana jest nowa stacja multimedialna, obsługująca Apple CarPlay oraz Android Auto, z poziomu ekranu sterowanie multimediami, ustawieniami pojazdu, a także nawigacją. Pod stacją multimedialną zamontowany jest panel klimatronika, który znamy z innych osobowych modeli Renault. Zwróćmy uwagę na przeprojektowaną deskę rozdzielczą, a także nowe dekory. Projektanci nowego Trafica szczególną uwagę przywiązali do schowków. Mamy obszerne kieszenie w drzwiach, cup holdery desce rozdzielczej, zamykany schowek przed kierowcą, kolejny zamykany schowek z dwoma gniazdami USB w centralnym miejscu, mały schowek na smartfon, a także dużą szufladę przed pasażerem. Fotele w prezentowanej wersji są bardzo wygodne, szczególnie w długą trasę. Mają regulowane podłokietniki, a także regulację odcinka lędźwiowego. Zapraszam do tyłu. Na tylną kanapę dostajemy się dzięki podwójnym drzwiom przesuwnym, z prawej oraz z lewej strony. W tylnej części mamy kilka możliwości aranżacji przestrzeni pasażerskiej. Tak w tej chwili, czyli opcja bardziej biznesowa, dzięki obrotowym fotelom możemy skierować każdy z foteli w kierunku jazdy. W przestrzeni pasażerskiej mamy również osobne sterowanie klimatyzacją, a także osobne nawiewy na każdy z rzędów foteli. W ostatnim rzędzie foteli mamy składane podłokietniki, a także mocowania Isofix dla Waszych pociech. Pod kątem multimediów są również gniazdka USB, 230 V, a także 12 V. Są również małe kieszonki na Wasze smartfony. W prezentowanym modelu jest również pakiet stolików, dzięki czemu możemy pracować w dłuższej podróży, bądź spożyć ulubiony posiłek. Mamy również możliwość przewietrzenia kabiny dzięki uchylnym tylnym szybom. Nowy Renault Trafic to bardzo komfortowy van w długie trasy rodzinne, a także biznesowe. Super Auto, kilka tysięcy nowych samochodów dostępnych od ręki, dlatego każdy z Was zdaje Super Auto dla siebie, które dowieziemy Ci pod dom. Do zobaczenia! Może zainteresuje Cię nasza propozycja finansowania? Decyzję finansową dostaniesz w godzinę. Sprawdź ofertę w opisie filmu.